Dobra, dalej w skórach jesteśmy tutaj, bo z Brusem się nie ten. Nie możemy tak jakoś zetknąć, a nie będę się tak o, tylko żeby ładnie wyglądało, przybierał w kimono, tracił czas i marzną, zwłaszcza zaraz muszę biec na salę. Karate, moi drodzy, zajmiemy się czym? Żeby było widać nogi zwłaszcza. Chcę oglądać twoje nogi. Czyli wejście do Kibadachi z blokiem Gedan Barai, tak? Idziemy po prostej, a później, żeby wejść dalej, kontynuować ruch, to się na nodze lewej muszę zacząć skręcać, żeby wejść do pozycji. Wykonuję blok Gedan Barai. Więc będziemy to odnosić do bloku, który ci, którzy oglądają kanał, wiedzą, że blokiem nie jest. Natomiast pokażemy dodatkowe zastosowania, które też widzimy w karate, ruchy, jak na przykład coś takiego, no kto tak walczy w ten sposób i inne rzeczy. Także te ruchy dostrzeżecie w MMA obecnym. One są w kata, bo generalnie dużo rzeczy zostało zapomnianych i te rzeczy były. Te rzeczy były, bo były skuteczne, bo ludzie nie byli głupi. Popracowali na tym, co zrobić, więc taka akcja, którą właśnie nieraz było widać. Ja wchodzę, lewy, prawy, barbek sobie hop i z drugim, z prawym wchodzę właśnie głęboko za Bartka. I teraz ta ręka, choć dosuniemy się tutaj, wchodzę, ale twarzą do mnie, tak o, więc było raz, dwa i z tym drugim wchodzę głęboko za Bartka po to, żeby, choć się dosuniemy jeszcze, tak, żeby moje biodro było za jego biodrem, tak? I teraz stąd blok Gedan Barai, ale blok Gedan Barai to są dwie ręce. Co robi druga ręka? Łapię go sobie tutaj pod kolanko, no teraz tego nie widzicie, ale już nie będziemy łazić. Pod kolanko za udo, żeby zatrzymać, ta ręka robi Gedan Barai i to się kończy tym, że Bartek się przewróci. Oczywiście jest to rys ogólny. Tutaj jest parę rzeczy, o których trzeba pamiętać, o których mówimy na szkoleniach. Bo już się zdarzyło tak, że byłem na szkoleniu, się okazało, że już ktoś w grupie pokazywał dokładnie taką interpretację, jaką ja pokazałem. Natomiast widać było, że to było moje bo ja w tych rzeczach o karate, w tych nagraniach bardzo często nie mówię o tych niuansach wykonania, żeby to zadziałało, żeby było dobre. No i tu było widać akurat wszystkiego tego, o czym mówię, wszystkiego brakowało, było to takie siekierą rąbane po prostu z nagrania. Notabene będzie nagranie o tym, dlaczego lepiej, żebyście nie wybierali naśladowców. Okej. Warianty, czyli mamy raz, wchodzi ta ręka, on się zakrywa, hop, wchodzę tutaj pod niego i teraz jest hop, przewracam, ale mogę, chodź bliżej, ale co tu się może stać, nie, stań normalnie, co tu się może stać jeszcze? Może być tak, że go nie przewracam, bo coś spaprałem, co? Będę nudny, ale szkolenia. Więc co i dlaczego mogę się to sprawdzać, jaką część chciała mu przestawić, czy coś celowo, czy przypadkiem, że to nie wyszło. Mogę się przed tym ratować, jak? Sięgnąć tą ręką, co tam mam złapać, czy dupę, czy za nogę i hop, podnieść go do góry i go rzucić, albo spaść razem z nim. Dlaczego mówiłem o tym ruchu? Prześledźcie jakie kata, piszcie w komentarzach, z jakiego to jest kata. Dlaczego? Bo to wygląda właśnie hop, jak teraz będę dalej ręce podnosił do góry, to będzie to. A kata nam zawsze mówi o początku i o końcu ruchu, a wygląd techniki faktycznie kończy się zawsze w okolicach połowy. Natomiast musi nam pokazać koniec, bo pokazuje nam wektor działania siły, tak? Bardzo naukowe słowo, bardzo naukowe podejście, natomiast bardzo logiczne podejście. Od tego należy zacząć. Ludzie byli kiedyś bardzo logiczni, praktyczni. Jak działało, to robili. Jak nie działało, to nie robili. Kiedyś, bardzo kiedyś,
bardzo kiedyś, nie 50 lat temu, już 100 lat temu było bardzo dużo nielogicznego podejścia w sztukach i sportach walki. Już wtedy tacy ludzie jak Choki Motobu, Kenwa Mabuni zżymali się na spośledniene karate, na to, że są kopnięcia, uderzenia, nie ma rzutów, nie ma tego, a dlaczego nie ma, bo przestano to robić, przestano z braku zrozumienia, z braku wiedzy, z braku chęci poszukiwania i bycia, no ja jestem mistrzem i jestem najlepszy, no jest to zawsze był ten element, o którym... Jeśli macie wątpliwości, bo dla niektórych osób, czy też niezwiązanych związanych i niezwiązanych z karate, to może się wydawać takie, że nie, to tak na pewno się nie da. Da się, zaufajcie mi. Popatrzcie na... Czekaj, to tak... jest na różnych kompilacjach gdzieś tam z tych akcji UFC, ale zdaje się, że to John Jones zrobił. Zresztą taką... popatrzcie, jak to jest. Z tych samych faktów można wyciągnąć zupełnie różne wnioski. Więc mógłbym powiedzieć, że John Jones jest mistrzem i najlepszym zawodnikiem na świecie, bo korzysta z technik karate. I to dzięki karate jest najlepszy, nie? Tutaj my prezentujemy. Tak, to, czyli w sumie dzięki nam. Nie, ale nie powiem tak, po prostu używa tego, co działa, akurat z biegiem okoliczności te rzeczy występują też w tym, co od zawsze było w karate i tyle, natomiast możecie sprawdzić, że tego typu podejście faktycznie podziała i on bardzo dużo elementów jego wyszkolenia, tych, które robi, tych mało standardowych, a niesamowicie skutecznych, znajdziecie w kata karate, więc jeśli chcecie, żeby wasze karate było lepsze, skuteczniejsze, żeby był konkret jak w UFC, to napiszcie mi, zobaczymy się na szkoleniu, chętnie wiedzą zdobytą się podzielę, a do tego czasu udostępniajcie nagrania, lajkujcie, komentujcie, klikajcie tam subskrypcję z dzwoneczkiem, praktyczne karate, praktyczne sztuki walki, realna samoobrona MSP i mój profil oficjalny do lajkowania, bo tu jest was prawie 30 tysięcy, a tam jest w okolicach 1000 wszędzie, więc no zuszki moje drogie, no niech ta wiedza się szerzy, tak? Mówicie, że jest świetnie, że pomaga, że jest ten, dajcie temu wyraz, dla wszystkich uczestników szkoleń 20% rabatu na jednorazowy zakup suplementów w sklepie Macromas, polecam te namyślenie, pomagają funkcjonować, moje ulubione Ashwagandha Gen Lab Testo F200 Zamixa ZMB plus GMC z 7 Nutrition, Vitamin Armour z Genlaba. To jest taki mój komplet podstawowy, to bez tego się nie ruszam. Działa, i... bo pamięta już. Co działa, bierze. Bo pamiętam, co bierze, to najlepszy, tak. To jest najlepszy dowód na to, że to działa. Także to polecam. No i oczywiście z kodem rabatowym DL10, stały rabat na zakupy w Macromas 10%. To tyle, moi kochani. Trenujcie karate w tym i z nami. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.